Społeczna odpowiedzialność nauki to projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki, którego celem jest popularyzacja osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych. Wideoteka naukowa przedstawia ciekawe badania naukowe, odkrycia i tematy naukowe, które realizują lubelscy naukowcy. Ich praca to nie tylko książki na półkach i prototypy nowych rozwiązań technologicznych czy medycznych. To próba zmiany naszego życia na lepsze. W naszym programie prezentujemy m.in. badania, które są szczególnie istotne dla rolnictwa. Zajmujemy się entomopatogenicznymi nicieniami. Są to organizmy naturalnie występujące w glebie. Każdy z nas spotkał się nieraz z tymi organizmami. Są to naturalni wrogowie, tak, owadów, których przynajmniej jedno stadium rozwojowe ma kontakt z glebą. Są to gąsienice, pędraki, czyli owady szkodliwe, z którymi rzeczywiście my jako ludzie spotykamy się, każdy praktycznie spotkał się z takim problemem. I te nicienie entomopatogeniczne znajdują takiego żywiciela, infekują go. Następnie dochodzi do śmierci gospodarza, który stanowi jakby, tak powiem, pożywienie dla nich. Powstaje kolejne stadium rozwojowe, larwy infekcyjne, które dalej migrują do gleby w poszukiwaniu kolejnych żywicieli. My zajmujemy się biologią i ekologią entomopatogenicznych nicieni, czyli oprócz biologii, czyli tak cyklów rozwojowych, tutaj tak jak mówiłam, zajmujemy się izolacją z gleby, czyli badania terenowe, jeździmy po lasach, po polach, tak? Szukamy nowych gatunków entomopatogenicznych nicieni. Ostatnio udało nam się opublikować właśnie nowy gatunek. Zajmujemy się także oddziaływaniami pomiędzy nicieniami, a także bakteriami. Bakterie tworzą mutualistyczny związek z nicieniami. W związku z tym zajmujemy się także bakteriami. Tym, jak one oddziałują na siebie, jakie są ich właściwości. No i kolejnym krokiem, tak, to są nasze bioreaktory. Służą one do hodowli nicieni entomopatogenicznych na większą skalę. Chociaż to nie są takie bioreaktory, jakie wykorzystywane są rzeczywiście na skalę przemysłową, tak, czyli duże, które rzeczywiście stosowane są chociażby w Niemczech. Znajdujemy się w pomieszczeniach hodowlanych naszego laboratorium. Namnażamy tutaj bakterie i nicienie entomopatogeniczne na podłożach stałych i płynnych. Do hodowli płynnych używamy bioreaktorów, między innymi tego oto bioreaktora o pojemności 50 litrów. Optymalizujemy tam warunki hodowli tak, aby otrzymać jak największe zagęszczenia nicieni. Cały proces jest dosyć długotrwały, trwa do 3 tygodni, ponieważ najpierw należy namnożyć bakterie, następnie nicienie. Otrzymane preparaty nicieniowe testujemy następnie na larwach owadów. Najczęściej są to larwy owadów uważanych za szkodniki w rolnictwie czy leśnictwie, na przykład chrabąszcza majowego. Tutaj mamy takie larwy. Porażamy tymi nicieniami larwy i sprawdzamy ich przeżywalność. W ten sposób sprawdzamy efektywność naszych preparatów. Mamy też bogatą kolekcję bakterii izolowanych zarówno z nicieni entomopatogenicznych, jak też owadów będących ich ofiarami. Prowadzimy badania nad tymi bakteriami, badania interakcji pomiędzy tymi dwiema grupami bakterii. To pozwala nam lepiej poznać mechanizmy porażania larw owadów przez nicienie. Na tych szalkach możemy zobaczyć testy krzyżowe
służące do oznaczania aktywności antybakteryjnych różnych izolatów bakteryjnych. Jak można zobaczyć, niektóre z naszych bakterii są dosyć atrakcyjne wizualnie. Mają różne kolory, ponieważ wytwarzają szereg barwników. Oprócz tego niektóre bakterie z nicieni są ciekawe z tego względu, że mają zdolność do bioluminescencji, czyli świecą w ciemności. Teraz chcemy się także zająć, większą uwagę zwrócić na bakterie. Na bakterie, na ich oddziaływania z innymi bakteriami, z substancjami, jakie one produkują, na przykład w stosunku do grzybów, w stosunku do patogenów ludzkich. Badania nad nicieniami entomopatogenicznymi wynikają i z tradycji, i z mody. Tradycja dlatego, że nicieniami zajmujemy się od dłuższego czasu. Prekursorem tych badań, naszego zamiłowania do nicieni entomopatogenicznych był pan doktor Henryk Skrzypek, który zaszczepił w nas tą, że tak powiem, miłość do badań, do badania entomopatogenicznych nicieni, a także moda, bo jak wiemy, coraz częściej odchodzimy od chemicznych środków ochrony roślin. Ludzie nie mogą sobie z nimi poradzić, a one są cały czas problemem, szkodliwe owady. Więc no wiadomo, coraz większą uwagę przykuwa się do ochrony środowiska, coraz większą rolę gra jednak to ochrona środowiska, czyli naturalne środki zwalczania, szczególnie tak jak w naszym przypadku szkodliwych owadów. Już to w Niemczech no, korzystają ludzie, naprawdę są pakiety sprzedawane z nicieniami. No u nas na razie jest to na małą skalę, bo wiadomo możliwości i koszty, ale ogólnie no, myślę, że idzie to w dobrym kierunku, żeby pomóc ludzkości. My prowadzimy głównie badania podstawowe, dlatego skupiamy się na biologii i ekologii. Aplikacja to wiadomo jest już w dalszym krokiem. My zajmujemy się podstawą, opracowaniem metod hodowli, poznaniem dokładnie biologii, ekologii, oddziaływań pomiędzy nicieniami. Społeczna odpowiedzialność nauki jest obszarem coraz bardziej podkreślanym zarówno przez społeczeństwo, jak też przez samych ludzi nauki. Stanowi podstawę dialogu nauki ze społeczeństwem i realizuje trzecią, ale niezwykle ważną misję uczelni. Jak zatem rozumiana jest społeczna odpowiedzialność nauki przez naukowców? Posłuchajmy. Społeczna odpowiedzialność nauki jest dla mnie dążeniem do prawdy. Przedstawianie rzeczy takimi, jakimi są, rozwiązywaniem realnych problemów, z którymi borykają się ludzie, a nie coś wyimaginowanego, co może się stać, co by było gdyby. Tak, tylko coś, co jest teraz, co pomoże, doprowadzi do czegoś innego, rozwiąże jakieś problemy. Myślę, że nasze laboratorium biokontroli produkcji i aplikacji entomopatogenicznych nicieni wchodzi w tą społeczną odpowiedzialność nauki, ponieważ entomopatogeniczne nicienie żyją w glebie, są naturalnie występującymi organizmami i my staramy się znaleźć alternatywę dla chemicznych środków ochrony roślin, tak? Czyli wykorzystujemy nasze nicienie entomopatogeniczne jako naturalnych wrogów owadów, które wyrządzają szkody w ogrodnictwie, w leśnictwie, czyli mogą pomóc wyeliminować chemię, tak? I zastąpić to naturalnymi rzeczami, naturalne coś, co jest w przyrodzie. Praca naukowca jest rzeczywiście misją. Nauka ma to do siebie, że zajmując się jakimś problemem, rozwiązujemy go w pracy, idąc do domu dalej zajmujemy się tym problemem. Nieraz w wolnych chwilach także mamy jedną myśl, więc to jest tak naprawdę rzeczywiście ta misja. Misja, czyli człowiek ma do rozwiązania jakiś problem, chce pomóc ludzkości, chce iść do przodu, tak? Bez nauki by nic nie było. Musi być nauka, żeby był jakiś postęp. Czyli praca naukowca jest misją. Uwaga! Przed Wami naprawdę ciekawa zagadka. Posłuchajcie. Zastanówcie się, czym różni się gospodarz od żywiciela? Czy są to dwa różne pojęcia, czy może jedno i to samo?
poszukaj samodzielnie odpowiedzi. Powodzenia! Zachęcamy do oglądania kolejnych odcinków Wideoteki Naukowej. Wszystkie informacje o projekcie oraz odcinki znajdziecie na stronie Centrum Medialnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Serdecznie zapraszamy do oglądania.